Witam bardzo serdecznie w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na promocji książki, która już stała się dla niektórych legendą. Cieszę się bardzo, witając Państwa, bo to jest dzień szczególny. Po pierwsze dlatego, że mamy spotkanie tak wspaniałych przyjaciół, rodzinę przyjaciół, bardzo bliskich współpracowników pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Oni, te osoby, w sposób szczególny przeżywają również wydanie tej książki. To jest wspomnienie tego, co było jednym z najważniejszych fragmentów, elementów ich życia zawodowego. Ale po drugie, tak się składa, że dzisiaj mamy rocznicę upadku muru berlińskiego. I jest pewien związek między działaniami pana premiera Mazowieckiego a zjednoczeniem Niemiec i wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. I chciałbym powiedzieć o związkach pana Tadeusza Mazowieckiego z uniwersytetem, bo był studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale gdy był premierem, uczynił coś na rzecz uniwersytetu, co zawsze będzie zapamiętane. Mianowicie podjął decyzję o przekazaniu na rzecz uniwersytetu gmachu, który nazywał się Dom Partii. I widzę wiele osób na tej sali, które pamiętają rok 89 i kosze papierów wartościowych w sali złotej Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim, papierów wartościowych, jakim były cegiełki na budowę Domu Partii. I odkupiliśmy jako społeczeństwo Dom Partii, przekazany został Uniwersytetowi Warszawskiemu, służył, bo tam była giełda od 89 roku i był wynajęty Dom Partii za pieniądze, które Uniwersytet uzyskał, pobudowana została biblioteka na Powiślu. Jesteśmy więc w starej bibliotece uniwersyteckiej, która jest rodzaju męskiego, bo wszyscy mówią stary buf, ale to nie jest buf, tylko jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. I rok 2003 na wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Mazowiecki otrzymuje doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat, jak zwykle w takich sytuacjach, jest związany z wykładem doktora honorowego. Wykład był zatytułowany Kim jesteś obywatelem? I kilka lat później, a dokładnie mówiąc 3 lata później, 2007 rok, skojarzenia każdy ma własne, Zakład Praw Człowieka na Wydziale Prawa zorganizował na cześć naszego doktora honorowego konferencję, którą zatytułowaliśmy tytułem wykładu Kim jesteś obywatelem? I potem, kilka lat później, dzięki życzliwości prezydenta Bronisława Komorowskiego, dzięki życzliwości obecnej w osobach, które przedstawię, życzliwości Fundacji Konrada Adenauera i dzięki życzliwości Uniwersytetu powstała katedra imienia Tadeusza Mazowieckiego. I jeszcze w tymże 2007 roku, taka mała prywata, w tej sali, w ramach wykładów na Nowe Tysiąclecie, byłem poproszony o wygłoszenie wykładu pod tytułem Aktualność przesłania Tadeusza Mazowieckiego, pod tytuł Jacy piękni ludzie byli u początku tej wolnej Polski. Konstrukcja mojego wystąpienia była następująca. Rok 2007, nadzieja na to, że zakończy się władza, która wtedy sprawowała polityczne rządy w Polsce, i Tadeusz Mazowiecki jest proszony o wygłoszenie exposé po zmianie władzy w tamtym
czasie. Myślę sobie, że dzisiaj też byłby poproszony o przygotowanie exposé. I to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, mianowicie dzisiaj jest prezentacja książki premiera Tadeusza Mazowieckiego, o którym to jako jedynym premierze w III Rzeczpospolitej mówiono nasz premier. Nasz, obecnych tutaj, nasz obywateli wolnej Polski. Spotkanie dzisiejsze będzie miało dwie części. Część pierwsza, krótkie wprowadzenie dotyczące książki i część druga, dyskusja na temat polskiej racji stanu. I chciałbym poprosić w następującej kolejności panią dyrektor Beatę Jankowiak-Konik, dyrektor wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, o zaprezentowanie wrażeń dotyczących tej książki. Nie wiem, czy na siedząco, na stojąco, czy już... Chyba na siedząco będzie wygodniej. Tylko bliżej. Tak, może troszkę bliżej do mikrofonu. Tak, na początku wobec tego będzie refleksja od wydawcy, chociaż jak Państwo świetnie wiedzą, wydawca to jest ostatnie ogniwo w tym długim procesie pracy nad publikacją. Myślę, że o tym, jak powstał pomysł na publikację, jak wyglądały prace nad materiałem, to więcej powiedzą za chwilkę panowie redaktorzy naukowi. Ja natomiast jako wydawca chcę powiedzieć jedno, że w zasadzie od pierwszego momentu, kiedy pojawiła się ta propozycja, żeby ta publikacja wyszła w wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, my od razu byliśmy przekonani, że to jest absolutnie wyjątkowe przedsięwzięcie. Wyjątkowe dlatego przede wszystkim, że właśnie dotyczy osoby tak ważnej dla historii Polski XX wieku, jaką był i ciągle jest Tadeusz Mazowiecki. I używam słowa przedsięwzięcie, tak powiem, nie bez powodu, ponieważ to na tym jednym tomie sprawa się nie kończy. Tutaj się już pewne informacje w mediach przewinęły, więc myślę, że też Państwo może słyszeli, że planowana jest cała seria publikacji i ta seria Tadeusz Mazowiecki, pisma i dokumenty, ma obejmować docelowo materiały związane z działalnością Tadeusza Mazowieckiego, poczynając od młodości, poprzez okres pracy w więzi, poprzez zaangażowanie w Solidarność, także okres zaangażowania politycznego już po tym, jak przestał pełnić funkcję premiera, no i bardzo ważny moment też, kiedy jako specjalny wysłannik ONZ do byłej Jugosławii tam przebywał i pisał raporty. I myślę, że tutaj jako wydawca już mogę uchylić rąbka tajemnicy, że równolegle z wydaniem tej publikacji rozpoczęły się już prace nad dwoma kolejnymi tomami. Jeden to właśnie będzie ten, który zawiera raporty z byłej Jugosławii. Drugi to będzie taki rodzaj aneksu do tego obecnie wydanego tomu. To będą po prostu protokoły posiedzeń rządu Tadeusza Mazowieckiego. I to będzie taki pewnie troszkę mniejszy objętościowo tom, ale równie ciekawy, myślę, że dla badaczy niezwykle interesujący. I tutaj mamy nadzieję, że sprzedaż tego pierwszego tomu pozwoli nam chociaż częściowo sfinansować te kolejne. Tutaj oczywiście ten pierwszy tom też miał swoich fundatorów i tutaj jesteśmy ogromnie wdzięczni oczywiście zarówno rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, panu profesorowi Alojzemu Nowakowi, jak i Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, które dofinansowały to wydanie. Cóż mogę dodać, proszę Państwa? Jeszcze tak jakby od takiej strony wydawniczej, to było naprawdę duże wyzwanie, ta publikacja dla nas. I ona była wyzwaniem nie dlatego, że takiej publikacji wcześniej nie wydawaliśmy, bo oczywiście wydawaliśmy niejedną, ale dlatego, że był bardzo krótki termin realizacji. Właściwie w pierwszej rozmowie z panem Wojciechem Mazowieckim ja powiedziałam, że ten termin jest nierealny.
bo zależało tutaj właśnie panu Wojciechowi i wszystkim nam, żeby publikacja ukazała się na 10. rocznicę śmierci Tadeusza Mazowieckiego, która minęła właśnie teraz niedawno, tak, 28 października. No i powiedziałam, że to jest niemożliwe, że się nie da, ale się jednak dało. Jakim cudem się dało? Proszę państwa, no muszę powiedzieć, i tu się muszę troszkę pochwalić wydawnictwa, muszę pochwalić swój zespół, ponieważ rzeczywiście ogromny entuzjazm wzbudził ten pomysł i ten projekt zarówno w pracownikach wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, jak i we współpracownikach. I oni się zadeklarowali, że będą pracowali w nadzwyczajnym trybie po to, żeby ta publikacja rzeczywiście mogła się w tym terminie ukazać. I to się udało. I pozwolę sobie tutaj na taką małą prywatę, że podziękuję, ponieważ tu jest wiele osób na tej sali, które były zaangażowane w ten proces wydawniczy, że podziękuję szczególnie dwóm osobom, panu redaktorowi prowadzącemu, panu Jakubowi Oźmkowi. Panie Jakubie, niech pan się pokaże. To jest człowiek, na którego barkach spoczywał cały proces wydawniczy tej publikacji, i obok niego pani Jolanta Rudzińska, nasz filar redakcyjny. Znakomita redaktorka, od wielu lat współpracująca z nami, która tutaj ogromnie się przyłożyła do tego, żeby ten tom miał też taki kształt, jaki ma. Oczywiście no, też ogromna rola działu produkcji, także obecnie działu promocji, działu sprzedaży. Dla tych działów praca nad tą książką się nie kończy w momencie wydania, tylko się w zasadzie zaczyna, tak, i będzie się jeszcze toczyć przez czas dłuższy. Ja o tym mówię, ponieważ przy okazji takich formalnych spotkań zwykle no, widać szefa, natomiast ten zespół gdzieś tam pozostaje w cieniu, a chciałabym, żeby mieli państwo świadomość, że naprawdę sztab fachowców stoi za tym, żeby mogli państwo wziąć taką publikację do ręki. I cóż mogę powiedzieć na koniec? No, ogromnie się cieszymy, że ta publikacja wyszła właśnie w wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy zespołowi wydawniczemu. I w tej chwili chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Dawida Gregosza, który jest przedstawicielem, kierownikiem biura Fundacji Adenauera w Warszawie. Ma za sobą silne, długie związki z fundacją i pewnie jakoś symbolicznie też i nie bez znaczenia jest to, że poprzednio był szefem Fundacji Adenauera w Chile. Więc związki z systemami i sytuacjami, w których zmienia się konstelacja polityczna, są panu dobrze znane. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, witam wszystkim serdecznie w imieniu Fundacji Konrada Adenauera. Dla mnie jest to okazja absolutnie wyjątkowa. Krótko po tym Tadeusz Mazowiecki został premierem Polski rozpoczęstwa w Polsce oficjalna działalność Fundacja Konrada Adenauera. Stało się to dokładnie 9 listopada 1989 roku, czyli równo 34 lata temu. Był to też dzień, w którym Berliniści właśnie obalali mur dzielące ich na osis i wesis, a kanclerz Helmut Kohl, który był wtedy w Polsce z oficjalną wizytą u premiera Mazowieckiego i który miał też na Zamku Królewskim odwierać działalność naszej fundacji, musiała przerwać swoją wizytę i udać się do Berlina. Na rozmowę z premierem potem powróciły, ale rozpoczęliśmy pracę bez jego udziału. Za to w bardzo dobrej współpracy z rządem premiera Tadeusza Mazowieckiego. Ważnym polem tej współpracy była polityka zagraniczna, kontakty z Niemcami i politykami Unii Europejskiej. Ale fundacja łączymy się także bardzo intensywnie w pomoc przy reformie samorządowej w całej Polsce. Z premierem Tadeuszem Mazowieckim łączymy nas dobre kontakty do samego końca. Były dla nas i dla wielu niemieckich polityków symbolem, wielkim autorytetem
wzorem polityka, który dokonując rewolucyjnych i przywołowych zmian pozostał człowiekiem wiernym wartościom, które są także nam, chrześcijańskim demokratom, bliski i niepowodzialne. Książka Premier to nie tylko podróż sentymental, bo atmosfera przełomu zmian, obaw, niepewności, nadziei i szans czujemy, że także dzisiaj w Polsce, w Niemczech, Europie i na świecie. Warto po prostu wrócić do postaci Tadeusza Mazowieckiego, do jego politycznego kredo, aby poszukiwać wartości wspólnych, porozumienia, kompromisów i pojednania. Wybory do Sejmu i Senatu pokazały, jak bardzo ważne także dla młodych obywateli jest jego wizja państwa, które wniósł do zapisów polskiej konstytucji. Mam nadzieję, że politycy, którzy wkrótce staną u stery władzy, w duchu jego przewania będą realizować polska polityka w kraju, w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Cieszę się bardzo, że ta książka się teraz ukazała. Bardzo dziękuję panu Wojtkowi Mazowieckiemu za inicjatywę i zaproszenie do współpracy. Dziękuję wydawnictwu Uniwersytetu Warszawskiego za przygotowanie tej pięknej publikacji i dziękuję państwu za uwagę. Dzięki. Bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju pomoc i współpracę, jakiej doświadczamy, jakiego doznajemy w relacjach z Fundacją Konrada Adenauera. Zarówno przy publikacji tej i przewidywanych, jak i w zakresie współpracy z Katedrą Tadeusza Mazowieckiego. I w tej chwili jest za stołem dwóch redaktorów, ale jest też między nami trzeci redaktor, którego skromność jest powszechnie znana i uznał, że będzie obecny, ale będzie obecny na sali, mianowicie pan Andrzej Kaczyński. Brawo. Bardzo panu dziękujemy, a w tej chwili proszę o zabranie głosu w kolejności pana profesora Jacka Wojnickiego, profesora nauk politycznych i razem z Wojciechem Mazowieckim, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, były to osoby, o których można powiedzieć spiritus rectus całego przedsięwzięcia. O tym, jak trudna, jak bardzo skomplikowana i jak wymagająca bardzo dużego nakładu czasu, pracy i staranności była panów praca. Wiem to, obserwując z boku jako osoba uważnie oczekująca na rezultat końcowy. Panie profesorze, bardzo proszę. To może kilka takich informacji od kulis, jak powstawała ta książka. Tak, pierwszy pomysł na tą książkę powstał w styczniu 2019 roku i miałem takie marzenie, żeby to na 30-lecie rządu wydać. Prawda? Wtedy nie udało się, ale dwa nasze pomysły, pomysł pana Wojciecha i mój, jakby połączyliśmy, ponieważ mój pomysł pierwotnie był taki, żeby wydać teksty, które nie zmieściły się w tomie rok 89 i następne. Pan Wojciech od początku miał pomysł takiej serii 5 tomów i wydania wszystkich tekstów właśnie chronologicznie i tematycznie w tych tomach. I takiego wysiłku się podjęliśmy. Najpierw trzeba było zebrać te teksty, co też podawało pewne trudności, bo gdy te teksty powstawały, nie mieliśmy rzeczywistości cyfrowej, tylko papierową albo analogową w najlepszym przypadku, ale ten problem udało nam się pokonać. Później trzeba było dokonać wyboru, jakie teksty ostatecznie w tym tomie się znajdą. No i ostatnia część, taka najbardziej trudna, uzyskanie praw autorskich, żebyśmy mieli zgody na publikację wszystkich tych tekstów.
Jeżeli chodzi o sam zamysł, powiem, jaki mnie przyświecał, no to przede wszystkim zadaniem tej książki było danie świadectwa. Tadeusz Mazowiecki, jak było tu już mówione, to jeden z czołowych twórców III RP, III Najjaśniejszej, i to, co Tadeusz Mazowiecki robił i co mówił w okresie właśnie kształtowania fundamentów RP, było istotne nie tylko wówczas, ale nawet bardziej istotne jest teraz po latach, bo gdy mamy tą trzecią RP już 30-letnią, ponad 30-letnią. I gdyby próbować scharakteryzować wizerunek polityczny Tadeusza Mazowieckiego, to moim zdaniem dwa takie słowa najbardziej wyrażają ten wizerunek. Człowiek wartości, człowiek kompromisu. I te wartości i ten kompromis we wszystkich tutaj tych tekstach widać. Widać to w pierwszym tekście, Wiarygodność, opublikowanym w wznowionym tygodniku Solidarność 2 czerwca 1989, czyli jeszcze przed wyborami, kiedy to był pierwszy legalny tekst Tadeusza Mazowieckiego po 13 grudnia 1981 roku. I tam wspomina, do jakich wartości nawiązuje, dziękuję tym, którzy przez 7 lat wytrwali przy sztandarze Solidarności, a pamiętajmy, że gdy ukazywał się ten tekst, Tadeusz Mazowiecki był niejako troszeczkę na aucie, ponieważ nie kandydował do wyborów z własnej decyzji. To pokazuje jego właśnie pewne wartości. Gdy jego koncepcja i popierana przez jego współpracowników koncepcja na Komitecie Obywatelskim przegrała, sam postanowił także nie kandydować w tych pierwszych wyborach 1989 roku. Drugi okres, który tutaj mamy, to powstawanie koalicji rządowej. Tutaj mamy też zaprezentowane różne teksty, które pokazują, że nie było jakby jednego scenariusza takiej koalicji. Nawet mamy tekst Śpiesz się powoli przyszłego premiera, który jakby neguje tekst, żeby już brać władzę. I trzecia zasadnicza część tego tomu, no to jest właśnie tom premier, czyli wszystkie jego najważniejsze teksty publiczne, także fragmenty niektórych rozmów dyplomatycznych z najważniejszymi politykami światowymi. Mamy tutaj protokół rozmowy z Gorbaczowem, rozmowę telefoniczną z Kolem, rozmowę z Margaret Thatcher, rozmowę z George'em Bushem i innymi oficjalami amerykańskimi w czasie wizyty w marcu 90 roku, czyli troszeczkę takiej kuchni dyplomatycznej i kuchni politycznej. I takim jakby epilogiem, czy drugą częścią tego tomu jest tom o kampanii prezydenckiej. To jest jakby taki, można powiedzieć, smutny finał, chociaż zastanawiam się, czy słowo smutny jest tutaj na miejscu. Tak odbieraliśmy w 90 roku, że to był pewien koniec, przedwczesny koniec. Program prezydencki, który jak się czyta, widzimy, że on w zasadzie do dnia dzisiejszego nie znalazł większości realizacji. Prawda? Tu mamy ważne wypowiedzi, wywiady polityczne Rzeczpospolitej, w życiu Warszawy i w Tygodniku Powszechnym, Credo Polityka. I tu mamy dwa jego wystąpienia na wiecach kampanii prezydenckiej w Poznaniu i w Krakowie. Ten fragment po dymisji, gdzie mamy podsumowanie, jakie dokumenty i jakie projekty ustaw rząd przygotował. Mamy zestaw kontaktów zagranicznych premiera i rządu w okresie 89-90 i mamy bardzo ciekawy scenogram prezydium OKP z końca listopada 90, kiedy politycy OKP w pewnym takim szoku zastanawiają się, co dalej. Bo oni nie spodziewali się, że rząd Mazowieckiego, który był takim konstans, ustąpi. I tu mamy taki, nawet wśród wielu takich jego przeciwników, czy dosyć umiarkowanych polityków, mamy pewne takie zaskoczenie, co dalej, gdy Tadeusz Mazowiecki postanowił wyciągnąć konsekwencje z tego, co się stało 25 listopada, prawda? Czyli z porażki wyborczej. Czyli to jest tom świadectwa. Jak usłyszeliśmy, naszym zamiarem jest, żeby to świadectwo rozszerzać o kolejne okresy historyczne i uważam, że to będzie taki rzeczywiście porządny tom pokazania fundamentów wartości i prowadzenia polityki w pierwszym okresie
III RP. Bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. To jest dla mnie kolejny dowód na wielką sympatię, która cały czas towarzyszy mojemu ojcu i z którą się spotykałem przy powstawaniu tej książki. Bo ta książka nie powstałaby, gdyby wielka życzliwość z bardzo wielu różnych stron. Ale po pierwsze chcę, znaczy wszystkim chcę podziękować, nie wiem czy zdążę i nie chcę Państwa zanudzić tymi podziękowaniami, ale co do tego spirytusu, o którym mówił profesor Wyrzykowski, absolutnym spirytusem, mowensem tego przedsięwzięcia jest profesor Wojnicki, który zebrał wszystko. Który zebrał masę tekstów, położył na stole, no i zażądał wydania tego. A profesor Wyrzykowski, to jest inna sprawa, zaraz dojdę. A profesor Wyrzykowski powiedział, że no, trzeba zrobić książkę. Nie, trochę tak jak mój ojciec, pracowałem też z nim jako szefem i to nie było polecenie ustne, tylko po prostu coś trzeba zrobić i to należało zrobić. To było mniej więcej w przeddzień, a dokładnie chyba nawet dosłownie w przeddzień pandemii i lockdownu. Mieliśmy spotkanie w pierwszym z wydawnictw, byliśmy już umówieni, no i potem to się przedłużyło. 2 lata właściwie rynek siadł i nic nie było. Ale w międzyczasie myśmy uzbierali gdzieś 2/3 tego, znaczy już z tego co było, 2/3 materiału, przy okazji znajdując ciągle nowe rzeczy. Wiele ludzi mi zwracało uwagę na to, na tamto. Poza tym mieliśmy wsparcie archiwów. W Archiwum Akt Nowych jest cały zbiór papierów z mieszkania mojego ojca i tam jest bardzo dużo materiałów również z okresu rządowego, ale gdyby nie pomoc ludzi, którzy mi wskazali czego szukać i gdyby już to archiwum nie było opracowane i jakiś był podręczny katalog, to byśmy do tego tak szybko nie dotarli. I ponieważ ten rynek zamarł, naprawdę nie jest dzisiaj w Polsce łatwo wydać tego typu książkę źródłową. W ogóle no jest to dość ogromna książka, ale w tym roku już postanowiliśmy, że ponieważ dość długo z tym pierwszym wydawnictwem to trwało, że znajdziemy jakieś wydawnictwo, to pierwsze się nie zdecydowało. Do wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego dotarłem w lipcu, w połowie lipca, więc to pani dyrektor powiedziała bardzo skromnie. W połowie lipca, w piątek, zadzwoniłem do pani dyrektor, w poniedziałek byłem na zebraniu, w środę otrzymałem harmonogram z wydaniem książki 24 października. I ten harmonogram w zasadzie wydawnictwo dopełniło. Więc to jest tempo naprawdę ambitne, imponujące. Ja pracując w Agorze w takim tempie, no mogę powiedzieć, to są dla mnie najlepsze wzorce, znaczy nie miałem takiego wyobrażenia i bardzo dziękuję za to jeszcze raz. Państwo sami ocenicie, czy ta książka jest dziś przydatna, czy nie. Mnie się wydaje, że mamy moment podobny i inny niż okres, którego to dotyczy. O jej aktualności będzie za chwilę debata, o polskiej racji stanu, ale wydaje mi się, że to jest niezły materiał pomocniczy do dyskutowania o obecnym stanie polityki w Polsce, o obecnych wartościach w polityce, o tym, co trzeba chronić, co jest najważniejsze, co jest polską racją stanu. I myślę, że warto przypominać to, co mówił ojciec, to, jakim wartościom był wierny i też liczne dowody również w postaci Państwa obecności dzisiaj ciągle, tych licznych dowodów ciągle doświadczam i bardzo za to dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i przechodzimy do drugiej części naszego spotkania i poproszę w tej chwili do stołu 3 osoby. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska,
profesor Bachmann i profesor Fryszke. Jest tu jakiś porządek? Tutaj, tak? Tutaj, weźcie kobietę. A, tutaj. Właśnie tak. Chciałam, nie. Środek, tak jest. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozmawiali o polskiej racji stanu. I w dyskusji, do dyskusji zaprosiłem, bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia, trzy osoby dobrze znane opinii publicznej w Polsce. Chcę tylko powiedzieć, że pani doktor Materska-Sosnowska jest wybitnym politologiem i wybitnym komentatorem zjawisk politycznych, jednocześnie autorką niezwykle cennych prac, a ja sięgam do książki, która została wydana przed pewnym czasem. To był doktorat, który był zatytułowany Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej. Myślę, że pewna część obecnych na tej sali oczekuje nowej książki, też o syndykacie i też o możliwościach dostosowania lub niedostosowania do zasad demokracji parlamentarnej. Pan profesor Klaus Bachmann w tej chwili profesor na Uniwersytecie SWPS, szczególny przyjaciel Polski i spraw polskich, uważny komentator zjawisk, które zachodzą nie tylko w Polsce, ale zachodzą w Europie, autor cenionych esejów na łamach Gazety Wyborczej, ale także Tygodnika Powszechnego, osoba, w której głos wszyscy bardzo uważnie się wsłuchują. I pan profesor Andrzej Fryszke, który jest symbolem rzetelności intelektualnej i rzetelności naukowej. Autor, który przeprowadza nas wszystkich przez okres właściwie XX wieku swoimi pracami i dzisiaj będzie nam razem z pozostałymi osobami wyjaśniał, co to jest racja stanu. Jak można definiować, to jest pierwsze pytanie, które chcę Państwu zadać, jak definiujecie rację stanu, polską rację stanu w odniesieniu także do pierwszego rządu III Rzeczpospolitej, do postawy i koncepcji politycznych Tadeusza Mazowieckiego. Droga pani doktor Aniu, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. I mimo, że już parę lat na uniwersytecie wykładam, to zawsze jak profesor Wyrzykowski postawi poprzeczkę, to czuję tremę. Jak widzę takie grono na sali, to ta trema rośnie. Ale chciałabym zacząć od tego, na czym skończył pan Wojtek Mazowiecki, że ma nadzieję, że książka jest potrzebna. Jak widzę na sali moich studentów albo moich byłych studentów, to myślę sobie, że właśnie ta książka o Tadeuszu, z dziełami Tadeusza Mazowieckiego, czy ze słowem Tadeusza Mazowieckiego jest po prostu potrzebna. Zwłaszcza w czasach, kiedy zanim przejdziemy do rozliczenia syndykatu władzy, to zwłaszcza w czasach, kiedy tak mało jest o wartościach. Ta książka jest pięknie wydana i naprawdę olbrzymi szacunek dla Państwa za Waszą pracę, co tylko potwierdza wartość uniwersytetu. Ale korzystając również z formy elektronicznej, usiłowałam znaleźć w niej zwrot racja stanu. Nie znalazłam takiego zwrotu. I muszę przyznać, że bardzo mnie to ucieszyło. Nie lubię tego określenia. Ono jest określeniem państwowym, ale to mój kierownik.
Ono, racja stanu jest określeniem często używanym, jest określeniem państwowym, ale myślę, że nie bez kozery nie znalazło się to właśnie w różnych dokumentach Tadeusza Mazowieckiego. Dlatego, że gdybym miała doszukiwać się tych wartości, nawet nie doszukiwać, tylko spojrzeć na wartości, teraz robię przecinek, dlaczego one są dzisiaj ważne i dlaczego też mnie cieszę, że są studenci i będą mogli to czytać studenci, to jest jego sposób mówienia o, po pierwsze o ojczyźnie, ale sposób mówienia o patriotyzmie. I przeglądając tę książkę, nie będę ukrywała, że ją skrupulatnie przeczytałam, bo na to jeszcze nie było czasu, pojęcie patriotyzmu było dojmującym pojęciem, takim przebijającym. I ono mi się bezpośrednio kojarzyło z pojęciem patriotyzmu, o którym kiedyś pisał Jan Józef Lipski, o wartościach. I moim zdaniem to, co jest kluczowe, to wskazanie racji stanu przez wartości, jakie wyznajemy. Czyli to, co będzie patriotyzmem, to, co będzie ojczyzną, wartości, w które wierzymy. I oczywiście Mazowiecki mówi, jak wygląda stan rzeczywistości pomiędzy Gorbaczowem a Kolem. Czy mówi, jak tworzyć rząd, kiedy resorty siłowe należą do opozycji. Zaznacza, nigdzie nie ma takiego kraju, gdzie ministrowie resortów siłowych są z opozycji, a nie z rządu. I jak ułożyć ten rząd. I dzięki wartościom to się udało. Jeżeli spojrzymy na wystąpienie, na exposé premiera Mazowieckiego, na pierwsze exposé, to określenie grubej kreski nabiera zupełnie innego kontekstu. To potem zostało wyparte, ale to jest ta wartość z kultury chrześcijańskiej. Czyli to, co było najistotniejsze moim zdaniem właśnie u Mazowieckiego, wyznaczało kierunki jego polityki. A jeżeli na to patrzymy przez wartości, to ta racja stanu, ale tak naprawdę państwa, czyli nas, obywateli, nabiera znowu innych znaczeń. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w czasach postprawdy i w czasach, w których daleko odeszliśmy od wartości, przypomnienie, na czym polega polityka pisana wielką literą, przypomnienie, na czym polega nie tylko republika pisana wielką literą, ale państwo jako wspólnotowość i jako wspólnota, moim zdaniem ma absolutnie podstawowe znaczenie. I bez przypomnienia tego trudno będzie rozliczać ten syndykat, do którego profesor mnie wzywa. Czy ja potem jeszcze będę miała czas? Tak, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Profesor Bachmann, Klaus. Ten sam problem z racją stanu, pewnie z innych powodów, ale też nie lubię tego słowa. Jak profesor Wyżykowski zapowiedział tematy, które mamy poruszać dzisiaj, się zastanawiałem, czy jest jakiś, jakby tu powiedzieć, mało patetyczny sposób, żeby podsumować, co mogło przez ten cały okres od 1989 roku do dzisiaj być racją stanu. Znaczy w tym sensie, że to jest coś niezmiennego, do czego wszystkie ekipy, czy rządowe, czy wszystkie rządy się przywiązały. I myślę, że na pewno jest w tamtym okresie jest to dążenie do tego, żeby się wydostać z obozu radzieckiego czy socjalistycznego, nie wiem, że różne określenia wtedy były, prawda? I się dostać do tego obozu zachodniego, co no, w tamtym czasie było dość. Znaczy decyzje były znacznie bardziej dramatyczne niż dzisiaj, bo chodziło na przykład o to, żeby się wydostać, żeby się
wydostać spod obecności Armii Radzieckiej, która jeszcze stacjonowała w Polsce. I był to sposób, i był to proces dość żywiołowy, bym powiedział, i nieco mało uporządkowany. Integracja potem z Zachodem, co w tamtym czasie jeszcze nie oznaczało Unia Europejska, bo jak wiadomo, Unii Europejskiej jeszcze nie było i o przystąpieniu, czy tu pełnym członkostwie i tak dalej, to mało kto mówił. Mało nie znaczy, że nikt, ale nie była to tendencja przeważająca w tych tamtejszych dyskusjach. No i oczywiście, tu mam pewien problem, bo ja to pamiętam jeszcze jako bardzo młody dziennikarz, korespondent zagraniczny, i dla mnie najważniejsze było to, żeby Polska była demokratyczna. Natomiast już wtedy zauważyłem, że dla wielu Polaków wtedy ważniejsze niż to, że będzie demokratyczna, było to, że będzie suwerenna, będzie niepodległa. I to jest taki, powiedział, taki napięcie, które można obserwować przez całe ostatnie 30 lat, a oczywiście w szczególny sposób przez ostatnie 8. Myślę, że mimo wszystko, również przez ostatnie 8 lat, ta chęć, to dążenie do przynależności do wspólnoty zachodniej jest jakimś stałym elementem. Z demokracją i suwerennością różnie bywało, ale to już wkraczamy w drugi temat, prawda, więc się na razie powstrzymuję. Proszę Państwa, ja zacznę od cytatu. Jeżeli mówimy o racji stanu, to nie jest odpowiedź wprost, to słowo tutaj nie pada, ale Mazowiecki w marcu roku 90, to jest toast na przyjęciu u Bushów, czyli u prezydenta Stanów Zjednoczonych, i właściwie przypomina polski los. W roku 39 padliśmy ofiarą hitlerowskiej napaści. Nasz naród ucierpiał bardziej niż jakikolwiek inny naród na świecie. Polska straciła 6 milionów swoich obywateli, z których połowa to byli polscy Żydzi. Trzecia Rzesza upadła, wojna skończyła się, ale w naszej części Europy pokój nie przyniósł porządku opartego na wolności. Przez kolejne 45 lat zmuszeni byliśmy żyć w ramach systemu totalitarnego, który został narzucony środkowo-wschodniej Europie. Polacy nigdy nie pogodzili się z takim losem i pierwsi rzucili mu wyzwanie. W najtrudniejszych nawet czasach zdołali obronić przed zachłannością totalnego państwa chłopskie zagrody, kościoły i własne rodziny. Walka polskiego społeczeństwa o zachowanie godności i podmiotowości odegrała wielką rolę w zapoczątkowaniu przemian, które dziś nabrały tak ogromnego rozmachu. Ta myśl jest kontynuowana, ja już nie będę za długo tego kontynuował, ale w zasadzie tu mamy wszystko, co najważniejsze, jeżeli mówimy o racji stanu. To znaczy ocalenie państwa, narodu, kraju, odpowiedzialność za jego los na każdym w zasadzie etapie, żeby albo wyjść z dramatycznej sytuacji, w jakiej Polska się znajdowała wcześniej, albo umieć skorzystać z okazji, jaka była na przykład w roku 89, żeby tą wolność, te zasady ugruntować. No i właśnie, i ugruntować tak, żeby właśnie dla wszystkich było miejsce w tym kraju. To jest szalenie ważne, zwłaszcza jeżeli patrzymy na politykę, tak jak ona często jest definiowana dzisiaj. Mazowiecki nigdy tak polityki nie definiował i mam wrażenie, że nikt z nas takiej nie definiował w tamtych czasach. Znaczy polityka to nie jest tylko walka. Polityka, no oczywiście zawiera element walki, ale zawiera element przekonywania, zawiera element budowania pewnej perspektywy, która jest do przyjęcia dla przeciwników, partnerów. I ostatecznie, że tak powiem, chodzi o to, żeby zbudować
warunki dla życia różnych ludzi, w zasadzie całego narodu, całego społeczeństwa, prawda? Też w konfiguracji z innymi, żeby to była państwo było bezpieczne, państwo było stabilne, państwo i życie w tym kraju mogło się rozwijać ku pomyślności wszystkich. W zasadzie to jest takie myślenie przecież, które było obecne i w opozycji demokratycznej przed rokiem 80. i było obecne w okresie Solidarności. I nawet w tych strasznych latach stanu wojennego ono się przebijało w różnych, prawda, i wywiadach, i tekstach, i trosce o to, w jakim kierunku mamy iść. Powiedziałbym, że to ten tom, który my tutaj mamy i który będziemy czytać, powinniśmy czytać, no jest właśnie o tym, kiedy pojawiło się to okno, ta szansa, to o czym tylu Polaków marzyło, że przyjdzie taki moment, że będziemy mogli budować demokratyczne, niepodległe państwo. I ta szansa jest tu opowiedziana, wykorzystywana. Mam wrażenie, że właśnie to można powiedzieć, że to jest racja stanu. Czyli budowanie kraju dla jego obywateli, dla jego lepszej przyszłości, bezpiecznego, dającego szansę rozwoju. No i co więcej potrzeba? Co więcej potrzeba? To, że mamy, ja nie chcę za dużo mówić o tym, co złe za nami ostatnio, ale oczywiście jest w tym coś takiego, no powiem jednak, tak po chrześcijańsku nieumiarkowanego. Takie, coś takie obrzydliwe właściwie i tu słowo chrześcijańskie mi się kojarzy. To znaczy takie niezadowolenie z tego, co Pan Bóg nam dał. My wyrwiemy jeszcze więcej, będziemy silniejsi, twardsi. Zabierzemy to, co chcemy zabrać, bo nam jest za ciasno. No. W gruncie rzeczy z tego typu myślenia, z tego typu emocji, z tego typu agresji powstało coś, z czym mam nadzieję, że się teraz będziemy rozstawać i wracać do, no, do właśnie, do pewnego myślenia o racji stanu jednak, która, no jeszcze raz powiem, polega na tym, żeby Polska była wolna, demokratyczna, związana ze stabilnym Zachodem, bezpieczna zatem, solidarna ze swoimi sąsiadami i przyjaciółmi, potrafiąca jednym słowem budować pewną przestrzeń myślenia, współistnienia, współżycia z innymi narodami Europy, a zwłaszcza naszego regionu Europy. Dziękuję. Dziękuję. To jest trzecia dyskusja na temat polskiej racji stanu, w której biorę udział w krótkim czasie. I ciekawe jest to, że w każdej z tych poprzednich dyskusji co najmniej jedna osoba mówiła: nie lubię pojęcia racja stanu. Nie rozumiem pojęcia racja stanu. Więc zadawałem też dodatkowe pytanie, a gdyby dodać jeszcze polska racja stanu, to wtedy już była właśnie refleksja, co to może oznaczać nie abstrakcyjnie, ale praktycznie. I już zarysował się wątek, który chciałbym, abyśmy poruszyli, bo jeżeli nawet nie będziemy zgodni co do tego, co to jest racja stanu definicyjnie, to będziemy czuli, to intuicja będzie nam podpowiadała, że to jest pewna wartość, która może coś opisywać, która może coś realizować w praktyce politycznej. I zanim przejdę do tego drugiego wątku, to chciałbym przytoczyć dwie wypowiedzi. Pierwsza to definicja racji stanu Niccolò Machiavelli. Mianowicie, cytuję: kiedy chodzi bowiem o ocalenie ojczyzny, nie wolno kierować się tym, co słuszne lub niesłuszne, litościwe
lub okrutne, chwalebne lub sromotne. Nad wszystko inne zważać należy wtedy na to, aby zapewnić jej przetrwanie i uratować jej wolność. Wątki się były poruszane, ale gdy mówimy o tym, że w książce nie ma pojęcia racja stanu i że premier Tadeusz Mazowiecki nie używa w swoich oficjalnych dokumentach tego pojęcia, to chciałbym przypomnieć to, co się zdarzyło w styczniu 1993 roku, a mianowicie ten sam minister spraw zagranicznych, profesor Krzysztof Skubiszewski, który był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i był następnie w rządzie Hanny Suchockiej, oświadczył przed Sejmem: Wysoka Izbo, zostałem poproszony przez panią premier Suchocką o udzielenie zadanej przez posłów odpowiedzi, jak zdefiniować polską rację stanu. I to jest kilka stron wypowiedzi profesora Skubiszewskiego, ale w jednym fragmencie stwierdza, cytuję: Panie marszałku, w jednym z zagranicznych słowników znalazłem następującą definicję. Racja stanu to jest wzgląd na interes wyższy, na który powołuje się w państwie, gdy działa się wbrew prawu, wbrew sprawiedliwości. Koniec cytatu z definicji. Ale rząd odrzuca takie rozumienie racji stanu. Przeciwnie, składnikiem naszej koncepcji jest praworządność łącznie z egzekwowaniem nakazów prawa. Stąd postulat państwa sprawiedliwego i bezpiecznego. Obronę zasad sprawiedliwości w życiu publicznym i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa rząd uważa za swój podstawowy obowiązek. Działania instytucji ponoszących odpowiedzialność za przestrzeganie porządku prawnego muszą być skuteczne. Koniec cytatu z wypowiedzi ministra Skubiszewskiego. I gdy myślę o tym, co było powiedziane, wolność, demokracja, suwerenność, to wrócę do tej myśli, która mnie nurtuje i stała się moją obsesją, a mianowicie sytuacja w Polsce w roku 2023, czyli sytuacja, w którym Polska, Rzeczpospolita Polska, utraciła suwerenność. Nie jest bowiem państwem suwerennym to państwo, którego konstytucyjne organy, prezydent, parlament, Sejm i Senat poprzedniej kadencji, Sejm upływającej kadencji, rząd, prezes Rady Ministrów, pierwsza ofiara walki przeciwko konstytucji, Trybunał Konstytucyjny, te wszystkie konstytucyjne organy państwa świadomie i celowo naruszają polską konstytucję. Nie ma rozdziału konstytucji, z wyjątkiem jednego, ostatniego. Konstytucja wchodzi w życie 3 miesiące od jej ogłoszenia, żeby nie były naruszone przepisy każdego rozdziału konstytucji. I w tym kontekście chciałbym poprosić o próbę refleksji, co było, jak była rozumiana polska racja stanu w czasie ostatnich 8 lat. Aniu? No właśnie, profesorze, tam gdzie skończyłeś, to właśnie jest zaprzeczenie pojęcia racji stanu. Bo w wypowiedzi Skubiszewskiego o racji stanu jest dodany fundament, na którym stoi państwo i dla którego jest państwo, czyli obywatele. Czyli jeżeli mówimy o wolności obywateli,
o sprawiedliwości dla obywateli z obywatelami, czy o instytucjach dla obywateli. Mówimy o państwie jako o wspólnocie, a nie tylko o państwie jako instytucjach. I jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do dobrostanu, możemy również zdefiniować rację tegoż stanu. Nie do końca zgadzam się z utratą suwerenności, z takim określeniem, ale to wynika z tego, że nie zgadzam się z brakiem chrześcijańskiego umiarkowania, o którym mówił profesor Frischke. To jest chyba grzech pychy i nie wiem, pożądliwości, nie wiem czego jeszcze, na pewno braku umiarkowania, ale tutaj trudno mówić, znaczy gęby są pełne frazesów, były i są. I jeżeli tylko są frazesy to i nie ma wartości, to wtedy powiedzą, to wszystko jest dla polskiej racji stanu. To my musimy być jako właśnie silna Polska w Europie, bez Europy, wszystko jedno, ale my jako Polska. A ja nie chcę, żeby ktoś tak się posługiwał pojęciem Polski, dlatego że przy tak sztucznym ujęciu tego zdania no można zrobić wszystko, tak jak mówił Machiavelli, tak? A chyba jednak chcielibyśmy od tego Machiavellego odejść. W związku z powyższym, czyny będą rozliczone i nawet jeżeli wszystkie bezpieczniki zostały wyłączone, w tej sali parę lat temu mieliśmy jedną z konferencji, chyba również organizowaną przez Katedrę Tadeusza Mazowieckiego pod auspicjami, gdzie rozmawialiśmy również o tym, że jeżeli chcesz wyłączyć bezpieczniki i przychodzisz z młotem, to zrobisz. Nie ma takich przepisów konstytucji, które są w stanie przed złą wolą nas zabezpieczyć. I niestety nie jest to tylko kazus Polski, ale również jest to kazus innych krajów. Powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej teraz zajmuje, to w jaki sposób tworzyć, nie chcę używać wielkich słów, ale w jaki sposób budować nowe, żeby było włączające, żeby było inkluzywne, a nie ekskluzywne. Żebyśmy mówili nasz premier, a nie my i oni. Jak budować wspólnotę, żeby nie było pogardy do drugiego człowieka, takiej pogardy, która niestety potem buduje przyzwolenie na używanie siły. Czyli mówiąc krótko, jak nawiązać do Mazowieckiego i jego wartości, żeby mówić o wspólnocie? Nie było jeszcze sytuacji w Polsce od 1989 roku, gdzie rządzący, czyli koalicja, która będzie rządziła, miała tak zdecydowaną większość nad tymi, którzy przegrali. Nie było takiej sytuacji, bez względu na to, czy to był samodzielny PiS, czy to była Platforma z PSL-em, czy to wcześniej było SLD. W związku z tym jest nieprawdopodobny mandat zaufania. I oczywiście wszyscy zachwycamy się, jaka była wspaniała frekwencja i jak młodzi nasi studenci też się do tego przyczynili, ale to jest dany raz, to są takie piki, które się zdarzają i albo to wykorzystamy, albo tę szansę zmarnujemy, dlatego że wybory to jest pierwszy etap, ale nie ostatni. I żeby nie było recydywy twardego populizmu, ja nie mówię tylko takiego językowego w polityce, jak politycy obiecują, tylko mówię o twardej recydywie, która niestety jest możliwa, to tutaj się trzeba zastanowić, jak zbudować te instytucje. Nie ma powrotu do tego, co było. To się nie sprawdziło. Czyli jakie musimy wykorzystać instrumenty, do jakich wrócić wartości, jakim językiem mówić, żeby być słyszanym i żeby to też wychodziło. Ja wiem, że to jest takie belferskie rozumowanie i mówienie i bardzo często o tym mówimy, a bo zaniechaliśmy edukację. Jak się czyta Mazowieckiego, to pewne rzeczy wydają się oczywiste.
Dlaczego one wydają się oczywiste? Bo był pewien wspólny kod kulturowy, pewien wspólny kod języka, wartości, do czego dążyliśmy. To na pierwszym sejmie było powiedziane. Wiemy, od czego odchodzimy, nie wiemy, do czego dojdziemy. A potem to się załamało. Dzisiaj te słowa, desygnaty nie oznaczają tego samego. I myślę, że z taką budową wspólnoty mamy problem. Ale jak jest problem, to go trzeba rozwiązać. Dziękuję. Klaus? Dobrze. Ustalamy większość, jaka była w 93 w głosach. Bardzo proszę, Klaus. Trzeba nacisnąć. Że to jest w dużej mierze to, co miałem na myśli, kiedy mówiłem o tym napięciu między niepodległością czy suwerennością a demokracją. Jeśli miałbym mówić o ostatnich 8 latach, no to najlepiej na podstawie pewnego cytatu przedstawiciela obozu zwycięskiego w 2016 roku, który na kolokwium w Oksfordzie został zapytany, skoro tak krytykujecie tą demokrację, która była dotąd w Polsce, to jaka jest wasza koncepcja? Jaka to będzie demokracja teraz w czasach PiS-u? I odpowiedź była, będzie to demokracja suwerenna. Brzmiało to trochę, nie wiem, proste, żeby to uprzejmie mówić. Później to się, jak się śledziło pewne dyskusje w Rosji, to zaczęło się brzydko kojarzyć, ale ja nie sądzę, żeby to na tym tle, że tak powiem, że to było zainspirowane albo, nie wiem, zainicjowane przez te debaty rosyjskie. To jest wątek, który można też w innych krajach obserwować. No to jest w tym ujęciu, czy w takim pojmowaniu tej koncepcji, no to jest suwerenność elit politycznych, czy rządzących elit właściwie, to tak trzeba powiedzieć. I wolność wtedy jest wolnością rządzących, to zarówno na zewnątrz, wobec innych krajów, jak i wobec własnego społeczeństwa, żeby robić, co się uważa za słuszne, tak neutralnie ujmując to. I to jest, teraz już wiem, że to jest mój problem z tym pojęciem w ogóle, bo mi się to natychmiast kojarzy z Staatsraison albo z Raison d'État i to jest coś, co w przeszłości zawsze w jakiś sposób i dość mocno uderzyło w obywateli. I to oczywiście w zależności od zamożności, wpływu i tak dalej, zakotwiczenia w społeczeństwie zazwyczaj znacznie bardziej w tych biednych obywateli niż w tych lepiej usytuowanych. Myślę, że w tej chwili możemy to bardzo, bardzo dobrze, bardzo jaskrawie wręcz obserwować w Rosji, prawda? Jak, to jest taki skrajny przykład suwerennej demokracji, gdzie się jeszcze tam głosuje. Właściwie rządzący już są w stanie to tak manipulować, żeby ten wynik był już znany, zanim proces wyborczy się w ogóle zaczął. I potem ten system uderza w tych, którzy nie mogą się bronić, na przykład przed rekrutacją do wojska i wysyłaniem na front i na przemiał, bo inaczej chyba nie można tego nazywać. Więc to jest tyle na razie. Miałbym, ale to ja rozumiem, że to będzie trzecia runda, wtedy miałbym jakieś rozwiązania na to, jak temu zapobiec po 8 latach i nie tylko w Polsce zresztą, ale to sobie zaoszczędzę jeszcze troszeczkę. No tak, ja się zgadzam z tym opisem, który profesor Bachman i pani Sosnowska powiedziała. Dodałbym tylko może, że tak powiem, jeszcze taką rzecz, która gdzieś jest w takiej psychologii politycznej pewnych grup, pewnych elit, pewnych środowisk. No otóż w polskiej tradycji wielopokoleniowej demokracja to nie jest jedyny możliwy sposób zorganizowania społeczeństwa.
istnieje silne przekonanie pewnych grup, że one mają rację. Problem polega na tym, żeby państwo tak ułożyć, żeby ta racja mogła być realizowana przy pomocy sił tegoż państwa. No, z tego się brał komunizm, prawda, ale nie będę tutaj teraz kopał w komunizm, bo to jest kwestia zamknięta. Natomiast alternatywny porządek autorytarny, prawicowy, z ideologią nacjonalistyczną, z pewnymi istotnymi odłamami kleru, no, istniał, istnieje i obawiam się, że będzie istniał. I to jest w tych kręgach jest takie wyobrażenie, że prawda, koniec komunizmu, upadek komunizmu otworzył drogę dlatego, żeby ten naród ukształtować według właściwej ideologii. W zasadzie arcybiskup Jędraszewski mówi to wprost. On to mówi wprost, otwartym językiem. Żadna tam demokracja zachodnia, liberalna, oni tego nie używają dzisiaj słowa masońska, ale jak się zna przedwojenną publicystykę, a ja dużo czytałem przedwojennej publicystyki prawicowej, to jest słowo używane powszechnie, żydowska i masońska. Określenie liberalnej demokracji. I to jest kontra, to jest reakcja. W związku z tym sytuacja jest trudna. To znaczy dlatego, że ci, którzy tak uważają, oni to piszą, no są książki takie grube, prawda, o tym, jak zgniły jest Zachód, jak zgniły jest liberalizm. Profesor Roszkowski napisał, prawda, Pęknięte lustro, czyli o końcu cywilizacji Zachodu. Jeżeli się tak zdiagnozuje świat, porządek tego świata, gospodarkę chyba też, a na pewno, że tak powiem, kulturę, miejsce religii i tak dalej, no to za tym idzie, że tak powiem, właściwie taki potencjał rewolucyjny wręcz. Trzeba zatrzymać zło i zacząć budować nowy porządek rzeczy. Pytanie oczywiście, jak to jest popularne, bo oni tak właśnie dziwnie to robią. To znaczy nie mówią tego tak wprost, że my tu rewolucję chcemy zrobić. To jest tak, taka gra tu się pewna toczy. Ale jeżeli się patrzy na to, co oni mówią, to co oni piszą, jak definiują ten świat, w którym żyjemy, jego przyszłość, jego zagrożenia, no to jest projekt rewolucyjny, prawicowy projekt rewolucyjny. I teraz, no i z tym jest ogromny problem oczywiście, bo jakby mamy demokraci układać się no właśnie z wrogami demokracji. Sytuacja jest trudniejsza niż w roku 89, kiedy oczywiście mieliśmy ludzi PZPR-u, no, którzy nie byli demokratami, powiedzmy sobie, ale mieli tą już świadomość, że ten system, który istniał, się nie sprawdził. I mieli poczucie, potrzebę, że trzeba budować inny system oparty no, o zasady zachodnie, o pluralizm, praworządność. No, o to nie było sporu, prawda? Cała ta historia transformacji. No były różne tam spory z tak zwanymi postkomunistami, ale one nie były, że tak powiem, sporami o ustrój. Natomiast nie przypadkiem my, to znaczy ta formacja demokratyczna, zostaliśmy zaatakowani i to na poziomie podręcznika szkolnego, jako postkomuniści. Nie ludzie PZPR-u, my wszyscy, Mazowiecki też. Adam Michnik też. Wszyscy jesteśmy postkomunistami. Dlaczego? Dlatego, że zbudowane w 89 roku państwo z natury było postkomunistyczne. Suwerenna Polska powstaje dopiero w roku 2015. Wraz z odsunięciem od władzy tych elit, które poszły na demokrację. Poszły na ugodę z komunistami w imię budowania demokratycznego porządku państwa prawa i związanego z Zachodem, z Unią i tak dalej. To jest jeszcze cały czas w podręczniku, który
jest obowiązujący w szkole pana Czarnka. Prawda? To jest tam napisane w podstawie programowej. No i to jakby tłumaczy złożoność sytuacji. To niestety, obawiam się, się nie skończyło. I te manewry, które obserwujemy od wyborów już 3 tygodnie, to niestety dobrze nie wróżą. To są cały czas gry obliczone na to, żeby osłabić dynamikę zwycięzców. Żeby wprowadzić dysonans, żeby, prawda, no, tych PSL-owców gdzieś tam cały czas łudzić, judzić. Wszystko to są nieczyste gry. I obawiam się, że musimy się z tym liczyć, że to jeszcze nie wszystko się skończyło. A zgadzam się, żeby to się skończyło i żebyśmy wrócili do normalnego, stabilnego porządku, jest konieczne rzeczywiście przeciągnięcie jakiejś istotnej części tych ludzi prawicy. No ale jak to zrobić? No, prawica przecież nie musi być taka. No a dlaczego jest taka? To jest osobna jakby rozmowa, dlaczego, prawda, cała prawica w Polsce de facto znalazła się w PiS-ie. I co by nie robił ten... Znalazła się w... No dobrze, ale jeżeli tak, to dlaczego? Najbardziej haniebne rzeczy, jakie oni robili, nie wywoływały, że tak powiem, sprzeciwu ludzi wychodzących z prawicowych systemu wartości. Mieliśmy, że tak powiem, komunizm, że przypomnę, w różnych dramatycznych i złych okolicznościach i do tej pory, prawda, zauważamy różnych ludzi, którzy się potrafili sprzeciwić łamaniu prawa, rzucali legitymacją, robili coś, że się nie zgadzają. Kiedy PiS robił, co robił z sądami, kiedy mówił, że Tusk jest niemieckim agentem i powinien uciekać do Niemiec, nie było ani jednego głosu sprzeciwu, że to jest haniebne, że nie wolno tak. To jest pewien dramatyczny stan rzeczy, że ludzie prawicy tak się czuli związani tym projektem, że akceptowali każde świństwo, a nawet morderstwa. Bo gdzie są ci, którzy potępiali na przykład kampanię przeciwko Adamowiczowi, która doprowadziła do jego śmierci? Gdzie mamy jakieś listy, jakieś poszczególne głosy, że tak nie wolno? W nawiązaniu do konferencji w Oksfordzie, o której mówił pan profesor Bachmann, to myślę, że Oksford ma to do siebie, że polskim uczestnikom konferencji otwiera usta, ale niekoniecznie umysły. Bo przypomina mi się konferencja z udziałem prawników i ówczesny sędzia Sądu Konstytucyjnego, Dubler, miał swoje plaidoyer na temat, no chyba właśnie demokracji suwerennej i praworządności suwerennej. I gdy został zapytany przez jednego z uczestników sali, kogo pan reprezentuje, czy Trybunał Konstytucyjny, sąd, czy rząd, odpowiedział i sąd, i rząd. Więc to jest, no to jest, proszę państwa, rodzaj myślenia. No bo gdy mówimy o przywracaniu pewnego ładu konstytucyjnego, to ja bardzo bym chciał, żeby prezydent ustami swojego najwyższego urzędnika odwołał to, co powiedział kilka lat temu ówczesny jego najwyższy urzędnik, interpretując zasadę legalności. Artykuł 7 Konstytucji, który mówi: organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I zapytany ów urzędnik, jak to rozumieć, stwierdził, no jeżeli, po pierwsze to jest taki, no, przyzwoity przepis, ale
trzeba zinterpretować. Mianowicie w sytuacji, w której władza działa poza granicami prawa, a dotyczyło to pytanie właśnie takiej sytuacji, to wówczas nie obowiązuje przepis, który mówi, że władza działa w granicach prawa. Mówię o tym dlatego, że to jest jeden z bardzo wielu przykładów zmiany czy podmiany znaczeń, tworzenia innego wektora znaczeniowego zastanych pojęć, chociażby konstytucyjnych. No i teraz dochodzimy do zapowiedzianego trzeciej rundy w naszym spotkaniu. Pytanie o, no muszę nawiązać do grubej kreski. Dlaczego? Dlatego, że już była o tym mowa. W jakiej sytuacji znajduje się władza, która przejmie za 4 tygodnie i 3 dni rządy, prawda? No już była mowa o tym, że wtedy trzeba było dać świadectwo, ale świadectwo określonych twardych rozstrzygnięć o charakterze przede wszystkim normatywnym, zmiana konstytucji i o charakterze politycznym. Co dzisiaj? Co z tą grubą kreską, czy może troszkę cieńszą niż wtedy, czy w innym rozumieniu, ale no, wracamy do chrześcijaństwa. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Aniu? I nastawiamy drugi policzek, ale za co? Ja bym zaczęła jednak od języka i przywrócenie odpowiednich znaczeń, żeby słowo znaczyło słowo, czy cały Tuwim nam się tutaj też kłania. Nie nazwałabym większości polityków Zjednoczonej Prawicy prawicowcami. I z tym mam problem. I trzeba by to było jednak wprowadzić podział na prawicę, na konserwatystów, na nacjonalistów i na zwykłych politykierów, którzy będąc w tak zwanej z psychologii brudnej wspólnocie nie odważyli się na protest. Jednym z takich uważam bardzo dobrych zabiegów nie tylko marketingowych, nie tylko kampanijnych, było nawoływanie Tuska do biało-czerwonych flag na demonstracjach, do biało-czerwonych serduszek, które nawet dzisiaj są obecne. Bardzo symboliczny obraz z 1 października pod największą chyba symbolem, prawda, na rondzie Radosława. I ten obraz był, i ten obraz miał przekaz i on został. Notabene, sprawdzałam to 2 razy, więc powtórzę. Informacje w mediach społecznościowych wszelkiego rodzaju dotyczące marszu 1 października sięgnęły 1 miliard odsłon. To jest w ogóle czegoś takiego nie było, nie ma i długo nie będzie. Ale to pokazuje możliwość powrotu do wspólnoty i odzyskiwanie zarówno języka, jak i symboli. I jest bardzo ciekawe badanie pokazujące pęknięta wspólnota. My o tym mówimy zmęczona wspólnota. I myślę, że trzeba bardzo się wystrzegać rewanżyzmu i odrzucenia części z nas. Na partię dzisiaj przegraną zagłosowało, czy całe ugrupowanie, zagłosowało 7 600 000. To jest bardzo dużo. To 10 milionów ponad w wyborach prezydenckich. Ta część z nas ani nie zniknie, ani nie wyparuje, ani nie jest winna.
W związku z tym należy rozliczać to, co jest do rozliczenia. Każde przestępstwo, każde złamanie prawa, trochę patetycznie każdą ukradzioną złotówkę. I to trzeba rozliczyć. Nie może być przyzwolenia ani na zło, ani na bezkarność. Ale to jest to, o czym mówił Mazowiecki. Przecież Mazowiecki nie mówił o grubej kresce, jako zapominamy i idziemy dalej. To w ogóle miało inny sens. To zostało tak wykorzystane, bo też było takie momentum, również polityczne do tego wykorzystania. I tak jak myślę, że znaczy nie tylko, że mi się wydaje, tylko na szczęście te wybory też to potwierdziły. W 2020 roku twierdziłam, że to, co się dzieje na ulicach polskich miast i miasteczek, jest rewolucją pokoleniową tego pokolenia, które wtedy wyszło na ulicę. I można to traktować jako bardzo silne przeżycie, jako mniej silne przeżycie, ale oni dzisiaj zapłacili za to, jak ich potraktowano w 2020. Oni odpłacili. Głosowanie w Jagodnie o 3 nad ranem, kiedy znasz wynik wyborów, kiedy wiesz, kto wygrał, stoisz i demonstrujesz. Nie ma większej możliwości odpłacenia i nie ma większego symbolu od obywateli. I takie piki zdarzają się raz na parę lat. To się nie powtórzy w najbliższych wyborach. Nawet gdyby ta władza, nie wiem jak, nas zirytowała, rozczarowała, wszystko co najgorsze, gdyby się z nią wydarzyło, takiego piku za 4 lata nie będzie. Bo na szczęście też nie musi być takiej wielkiej mobilizacji. Ale to nie znaczy, że to zniknie. Więc teraz pytanie, w jaki sposób to ułożyć? Żadna zemsta, żaden rewanżyzm, rozliczenie? Tak. Teraz będzie mała zagadka. Będę mówić my i państwo będą musieli zgadnąć, kogo mam na myśli. Ten problem mam tylko, kiedy jestem w Polsce i w Niemczech. W innych krajach tego nie mam. Mówię to, ponieważ zaczynam od Niemiec teraz. Jeżeli włączam w tej chwili, to znaczy w ostatnich miesiącach, czy nawet latach, dowolny program publicystyczny w niemieckiej publicznej albo niepublicznej telewizji, to mogę się przede wszystkim dowiadywać, że jakiś kraj jest głęboko podzielony. Zazwyczaj są to kraje, które akurat mają wybory prezydenckie, gdzie prezydenta wybiera się w 2 turach absolutną większością. Nic dziwnego, prawda, jeżeli mam tylko jeden kandydat i mogę głosować za albo przeciw, to albo 2 kandydatów, między którymi mogę wybierać, no to kraj musi być podzielony. Niestety to się ostatnio dzieje również w krajach, gdzie nie ma wyborów prezydenckich, na przykład Niemcy też już są głęboko podzieleni. Turcja jest głęboko podzielona, ale to z powodu wyborów prezydenckich. Francja jest głęboko podzielona, Włochy są głęboko podzielone. Jest 180 krajów w ONZ-cie i prawie wszystkie są głęboko podzielone według niemieckiej telewizji. Z wyjątkiem bardzo nielicznych przykładów, jak na przykład Korea Północna. Chiny też nie są podzielone. Wydaje mi się, że ostatnio też niektóre kraje afrykańskie, gdzie doszło do przewrotu wojskowego, nie są podzielone. I się zastanawiam, czy to określenie głęboko podzielone nie jest po prostu synonimem demokracji. Mówię to dlatego, że nie uważam, że możemy się tylko pięknie różnić. Nie uważam, że potrzeba jest, żebyśmy wszyscy czuli jakąś wspólnotę, która nas łączy. Proszę zwrócić uwagę na to my, nie? Nie uważam, że powinniśmy dążyć do harmonii, albo że nie może być takiej sytuacji, kiedy jakiś polityk mówi o gorszych albo lepszych Polakach, Niemcach, prawdziwych albo nieprawdziwych i tak dalej. Uważam, że to jest dopuszczalne. Nie w tym jest problem. Problem polega na tym, że nawet jeżeli się brzydko różnimy, mówiąc bardzo ostrożnie,
powinny być jakieś mechanizmy, jakieś instytucje, które skłaniają nas do tego, żeby zawierać kompromisy. To znaczy, chodzi o to, żeby żyć z tymi różnicami, żyć z tymi konfliktami, nawet jeżeli one są gwałtowne, jeżeli są brzydkie, jeżeli są czasami nawet z użyciem przemocy, od tego mamy policję, mam nadzieję. Ktoś musi tym, jakby to powiedzieć, obramować, zakotwiczyć, po angielsku to się nazywa embedding, czy coś takiego, tak? W Polsce to funkcjonowało w miarę, powiedzmy sobie, przez 25 lat, czy tam trochę mniej. Ostatnie 8 lat, tak, ostatnie 8 lat pokazały, że ten okres się skończył. Instytucje nie byli w stanie się temu przeciwstawiać i nawet instytucje powołane do tego, żeby mediować między rządzącymi w obrębie samego obozu rządzącego, tak jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, nie są już w stanie rozstrzygnąć spory, nawet w sytuacji, kiedy rządzi jedna partia. Tak? Zatkał się kompletnie, sędziowie się pokłócili. Jeżeli w tej chwili na przykład, nie wiem, prezydent odsyła jakąś ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to nie tyle, że to zostanie odrzucone albo przyjęte, tylko to po prostu w ogóle nie będzie procedowane. Tak? Więc jeżeli mamy nawet spór w obrębie jednej partii, która rządzi i nie mamy już, my to nazywamy instytucje pośredniczące, które funkcjonują, no to cały system przestał działać. I wtedy powstaje kwestia, ok, i czym go zastąpić. Ja nie chcę nikomu doradzać, ja w ogóle uważam, że to jest choroba zawodowa intelektualistów, naukowców i tak dalej, żeby rządzącym powiedzieć, co mają robić. Mnie to zawsze denerwuje, kiedy ulubiany przeze mnie, poza tym ekonomist, zaczyna swoje wstępniaki, czy tam swoje komentarze tym, że the government should do the following. Ja bym raczej widział swoją rolę, żeby powiedzieć, ok, jest kilka możliwości, można tam wybierać, ale to ty jesteś, ty masz mandat demokratyczny, żeby to wybierać, a nie ja. Ja jestem tylko po to, żeby pokazać ewentualnie, czym to grozi, prawda, jakie są koszty tego. Natomiast nie zachęcam do wybrania jednej albo drugiej opcji. Więc dlatego wolę mówić o tym, o czym marzę. Więc jeżeli są jakieś lekcje, które w moich marzeniach wyciągam z ostatnich 8 lat, to jest to po pierwsze silniejsze zakotwiczenie w strukturach europejskich. Przyznaję, że byłem bardzo sceptyczny wobec, głównie z powodów finansowych czy polityki monetarnej i gospodarczej wobec przyjmowania euro przez Polskę przed 2015 rokiem, ale w międzyczasie się coś zdarzyło i są politycy, którzy bywają bardzo skuteczni i myślę, że Adam Głapiński należy do nich i teraz już jestem gorącym zwolennikiem wstąpienia do strefy euro, nie tylko ze względu na politykę monetarną, na kurs złotego, na to, co się działo w NBP, ale również ze względów czysto politycznych. Jeżeli jest coś, co pomagało temu procesowi, który tam kiedyś tam całkiem słusznie, moim zdaniem, został opisany jako ulica i zagranica, prawda, to była to ta zagranica brukselska, która doprowadziła de facto do tej degrengolady obozu rządzącego, którą obserwowaliśmy przez ostatnie lata, na przykład w sprawie KPO. Tak? Więc to prokuratura europejska, dla mnie ważniejsza niż rozliczenia, bo to wtedy te rozliczenia dokonują się bez udziału polityków i bez podejrzeń, że tutaj jakieś osobiste porachunki się załatwia. Można to jeszcze ciągnąć dalej, bo jest tego więcej, ale nie mam tyle czasu. To jest jeden wątek, natomiast drugi wątek jest ważniejszy, bo on jest bardziej, nie wiem, ambitny i bardziej skomplikowany do przeprowadzenia, bo to byłby nowy proces konstytucyjny, tak jak mieliśmy w 1996-1997 roku, prawda? I też należałoby się zastanawiać, czy to powtórzyć, czy to nie wiem,
bardziej otwierać na przykład niż robić to przez Komisję Konstytucyjną w Sejmie tylko. Bo jeden z problemów, które widzimy, jest to, że co prawda przez wiele lat wszyscy w elitach politycznych przestrzegali tą konstytucję. Natomiast ona nie miała jakiegoś tam, znaczy mam wrażenie, że obywateli nie czuli się jakieś specjalnie przywiązani do tej konstytucji, prawda? Się stało dopiero, kiedy już było za późno. Więc tak, co mi się marzy tutaj. Zawsze miałem takie wrażenie w ostatnich latach, i to wykracza daleko poza te ostatnie 8, że ta demokracja w Polsce trochę polega na tym, że co 4 lata, albo ewentualnie po wygranych wyborach przez obóz rządzący co 8 lat, jedna Polska narzuca drugiej Polsce swoje wartości, swoją symbolikę, swoje rozwiązania, swoją politykę gospodarczą, swoją politykę społeczną. I chyba to już wspomniałem, tą całą warstwę, która jest związana z symboliką i która kompletnie do mnie nie przemawia, ale która jednak dla odbioru polityki jest bardzo ważna. To też pokazały ostatnie 8 lat. Ja bym powiedział tak, że wyborcy PiS nie zostały kupione przez 500+, to jest kompletny mit, który mogę w każdej chwili obalić, natomiast zostali kupieni przez pewną retorykę, co z punktu widzenia rządzących jest taniej. Więc mamy taką sytuację, kiedy co 4 albo co 8 lat jedna Polska ujarzmi tą drugą Polskę i ta druga Polska wtedy liczy na odpowiedni odwet za 4 albo za 8 lat i wtedy dzieje się to samo odwrotnie. I myślę, że fajnie by było, i to jest moje marzenie, żeby wyjść z tego w taki sposób, że to się nie stanie tak, że co 4 lata wszystko całkowicie się odwraca. Jedni czują się kompletnie przegrani, a drudzy czują się kompletnie wygrani. Tak? I potem napajają się, bo to też widać u niektórych przedstawicieli obecnego jeszcze obozu opozycji, napajają się tym poczuciem własnej nietykalności i wieczności, powiedzmy sobie. Tak? Potem po 4 albo po 8 latach kończy się kompletnym kacem. Więc żeby to trochę bardziej wyrównać. Jeden z tych pomysłów, który na to mam, jest decentralizacja. Decentralizacja nie tylko terytorialna, ale też pozaterytorialna. To jest trochę skomplikowane, bo taki wbrew temu, co niektórzy twierdzą, być może też niektórzy teraz myślą, nie jest to wcale zainspirowane Niemcami tutaj. Polska nie jest tak rozwarstwiona i zróżnicowana terytorialnie jak Niemcy. Nie ma na przykład dialektów i Polacy z południa z Polakami z północy rozumieją się bez problemu. W Niemczech tak nie jest. Ja często mi się zdarza, że muszę tłumaczyć między Niemcami. Na przykład z Bawarskiego komuś, który nie jest z Bawarii. Więc to nie ma takiej potrzeby, żeby to tak zrobić. Natomiast bardzo mi się podoba ten model belgijski, ponieważ on też jest niezależny od tego, znaczy on jest w dużej mierze niezależny od terytorialności. My żyjemy, to niemiecki system powstał w sytuacjach, kiedy dany dialekt, czy tam, nie wiem, lud, czy tam plemię, czy coś takiego, mieszkało na określonym terenie. I tam rozwijało tam swoją tożsamość i swoje instytucjonalne rozwiązania i tak dalej. To zostało trochę przemieszane przez aliantów po II wojnie światowej, którzy tam włączyli na przykład zwaśnione księstwa w jeden kraj związkowy. Ale zasadniczo no, ta logika tego wszystkiego jest taka, że ludzie są na danym terenie, więc mają tam swoje przywileje, mają tam swoją autonomię. Natomiast w Belgii to jest trochę inaczej, bo tam na to się nakłada też system decentralizacji, który funkcjonuje, jeżeli się przemieszczamy na przykład z jednego takiego terytorium na drugie. No oczywiście nie chciałbym zaproponować rozwiązań językowych z Belgii, bo to mogłoby lekko przerazić, że tak powiem, Polaków, to zwłaszcza, że nie ma takiej potrzeby, bo jest tylko jeden język w Polsce, więc to oczywiście odpada. Natomiast marzy mi się sytuacja, w której po pierwsze rząd nie może wprowadzić demokracji suwerennej ze względu na to, że jest pod
no bo kontrola może jest za dużo powiedziane, ale po angielsku jest takie piękne słowo, które się nazywa scrutiny, więc odpowiada albo raportuje do jakiejś wyższej instancji, innych państw, Bruksela i tak dalej, strefa euro i wszystko, co się z tym wiąże, o czym już mówiłem, ale który też nie ma możliwości wprowadzić taką demokrację suwerenną wobec własnych obywateli, nie dlatego, że nie chce, nie dlatego, że to są politycy z takiej fajnej partii, albo że mają takiego fantastycznego charakteru, albo myślą inkluzywnie, albo coś takiego, tylko po prostu dlatego, że nie mogą, ponieważ instytucje im na to nie pozwalają. Więc to by oznaczało, że mamy na przykład, no można to robić na podstawie województw, prawda? Mamy tam województwo, w którym na przykład aborcja jest zakazana. Ja biorę teraz najbardziej gorący kartofel, który mam do dyspozycji, prawda? Ale można to rozszerzyć na dowolny temat, poza oczywiście obroną narodową, ewentualnie polityką zagraniczną, która nadal będzie centralnie zarządzana, natomiast mamy województwa, w których no, tutaj jest zakaz aborcji, to trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest zakaz aborcji, a w sąsiednim województwie na przykład jest aborcja do 12 tygodnia, a w jeszcze innym województwie to jest zupełnie inaczej regulowane i wtedy ludzie po prostu, no tyle ciężaru zostaje, że tak powiem, jeżdżą po prostu i wybierają sobie, tak? Ale jedno województwo nie jest w stanie narzucić drugiemu województwu swoich rozwiązań. No i to mi się marzy. Dziękuję bardzo. No właśnie, byśmy tutaj... Taki projekt istnieje od pewnego czasu w przestrzeni publicznej. Pan Kiślowski i... Ania Wojciuk. Tak jest. I o nim można różnie. To znaczy, ja nie jestem jego zwolennikiem, od razu mówię. Uważam, że byłby... Po pierwsze jest przede wszystkim nierealistyczny, nie do wprowadzenia, ale jest i niebezpieczny. Natomiast trochę w tą stronę by się przydało pójść. W tym sensie to, co pan przed chwilą powiedział, trafia do przekonania. Tyle tylko, że trzeba by, że tak powiem, żeby się strony na to zgodziły. I tu jest problem. To znaczy... żeby powrócił do myślenia o polityce element kompromisowości. Że nie chodzi o to w polityce, żebym ja, przepraszam, narzucił wszystkim swój ogląd świata, obyczaju, religii, norm i tak dalej. Tylko żeby zostało uznane, że ludzie się różnią i że tak powiem, jest normalne, że są różne warunki w różnych miejscach, gdzieś jest religia w szkole, a gdzieś nie będzie religii w szkole na przykład. No ale żeby do tego dojść, trzeba, że tak powiem, uzyskać właśnie no, ten element rozumienia, że ludzie się różnią i że tak zawsze będzie. Że musimy, że tak powiem, budować coś ponad różnicami. No i liczmy na to, że ta wiedza, takie rozumienie będzie się kształtować, choć na dzisiaj ono niestety jeszcze nie jest takie specjalnie, prawda? I jak patrzymy na wyniki wyborów i słuchamy tych komentarzy, które są wygłaszane z obozu do tej pory rządzącego, no to ja na razie nie widzę tego nurtu, na który czekam. To znaczy uznania pluralizmu, uznania tego, że trzeba inaczej, że przegraliśmy, a jeżeli przegraliśmy, no to trzeba, że tak powiem, bardziej miękko zaproponować. Trzeba uznać nie tylko, że PSL to są dobrzy Polacy w nadziei, że ich się wyłuska, tylko uznać, że ta opozycja jednak to nie są zdrajcy, jak głosiliśmy przez pół roku w telewizji codziennie, tylko to są Polacy, z którymi trzeba rozmawiać. Znaczy, i powiedziałbym, że pytanie było o tę zemstę i rewanżyzm. Troszkę odeszliśmy od tego. I oczywiście no, zemsta i rewanżyzm nie są niczym dobrym. To nie są właściwe elementy, ale musi po drugiej stronie być, że tak powiem, przyznanie, że to, cośmy robili, nie było dobre.
Bo jeżeli ktoś mówi, że to było dobre, na przykład głoszenie, że wszyscy ludzie opozycji to byli zdrajcy ojczyzny, no to sorry, no to jak my możemy mówić, że nie będziemy się mścić czy rozliczać? No, to natychmiast wyzwala, że tak powiem, wrogość. I dotyczy to mnóstwa tematów i mnóstwa spraw, łącznie z tym sektorem, o którym tu w ogóle nie mówimy i słusznie, a z którym ja jestem związany, polityka historyczna, tak? Polityka historyczna, to co się robiło i robi w zakresie tych instytucji historycznych i IPN-u, i Pileckiego, i tych muzeów, i tym wszystkim. To nie może tak zostać przecież. Ale żeby to nie mogło tak zostać i żeby te instytucje naprawiać, no to musi być po drugiej stronie gotowość poddania się tej naprawie. Jeżeli nie ma tej gotowości, no to sorry, no to będzie walka i oni będą oczywiście mówić, że to jest rewanżyzm. Bo na przykład obetniemy IPN-owi o 200 milionów jego budżet, a to jest realne. No to oni powiedzą, no tak, teraz oni się mszczą. Prawda? I nie jesteśmy ani o krok w kierunku, że tak powiem, że może taka ta polityka historyczna i takie lansowanie tego obrazu przeszłości, jaki oni robili i takie pisanie o Lechu Wałęsie, spojrzałem na Andrzeja Celińskiego, to nie jest prawda, która ma być kontynuowana. Tylko trzeba inaczej. Musimy, że tak powiem, wytworzyć pewną przestrzeń do rozmowy, w której ci nasi antagoniści, a może i wrogowie, też powiedzą, no nie, no myśmy trochę przesadzili. Dopóki tego nie będzie, to jest bardzo trudna sprawa, no bo nawet o historii nie możemy rozmawiać. Gdy mówimy o języku, już mówiłem o wykładni konstytucji, ale gdy mówimy o języku, to przypomina mi się tytuł książki Jana Hartmana Zwierz Alpuchary. Chodzi o nawiązanie do tekstu Mickiewicza, Ballada Alpuchara. I tam jest taki fragment w tym tekście, a mianowicie broni się jeszcze z wierz Alpuchary, Almazon z garstką rycerzy. I Hartman słyszał jako dziecko Zwierz Alpuchary przez RZ. I ja myślę, że często w naszym języku mamy powiedziane jedno, usłyszane drugie, a zrozumiane trzecie. Dlatego, że to, o czym mówimy dzisiaj po południu, wieczorem, kod językowy równa się kod kulturowy. I trzeba chcieć powiedzieć, że to są różne kody kulturowe, wynikające z różnych powodów. Najpierw nazwać zjawiska, którymi się zajmujemy, nie dać się wprowadzić w mechanizm fałszywych desygnatów prawdziwych pojęć, a dopiero potem rozmawiać. Ale mamy rozmowę. Proszę Państwa, mamy czas na pytania i dyskusję. Zachęcam. Bardzo proszę. Proszę o przedstawianie się. Ja się nazywam Tomasz Małek, tylko się przedstawię z nazwiska. Takie szacowne grono, mam okazję jakby spytać o jedną rzecz. Zaczęliście Państwo od racji stanu. No więc wydaje się dla mnie oczywiste, że po pierwsze podczas rządów Tadeusza Mazowieckiego pojęcie racji stanu było czymś oczywistym. Właściwie definiowanie tego w tamtych czasach nie było społeczeństwu potrzebne, bo jakby ogromna większość społeczeństwa rozumiała to w sposób organiczny. Racja stanu trzeba było w tamtym okresie robić to, co było słuszne. Trzeba to zrobić tak, jak to było cytowane przez pana premiera. Za to, proszę państwa, moja konkluzja, czy jakaś obserwacja jest taka, że coś takiego jak racja stanu, to jest, bym to nazwał inaczej, mądrość etapu. To nie jest tak, że cały czas racja stanu jest przez cały okres identyczna. I tutaj rozróżnianie pojęcia suwerenność i demokracja
No dla mnie jakby łączenie tego w jeden komponent jest nienaturalne. Suwerenność ma według mnie znaczenie zewnętrzne w stosunku jakby nasze zachowanie się w stosunku do świata zewnętrznego. Demokracja jest jakby stanem odniesienia się społeczeństwa wewnątrz tego społeczeństwa. Jakby nie na zewnątrz, tylko na zewnątrz. Więc te dwa pojęcia się, że tak powiem, rozchodzą. Nie można, według mojej opinii, nie można ich łączyć w jeden komponent. To jedno, ale mam teraz dla Państwa najtrudniejsze według mnie pytanie. Czy ja od razu powiem, jestem dziadkiem wnuczka, który urodził się w Tajlandii. I mam takie pytanie, to jest moje osobiste doświadczenie. I mam takie pytanie, czy Państwo uważacie, że wielokulturowość poprawia, daje większe szanse na wzrost kultury społeczeństwa? Oczywiście w sposób oczywisty, rozumiem, odnoszę się do tych wyzwań, które przynosi nam sytuacja migracji. To jest wyzwanie, na które pytanie, w jaki sposób odpowiemy. Czy sposób suwerenny, czyli odniesienie się do zewnątrz, czy sposób jakby demokratyczny, co jakby oznacza, że zaakceptujemy różne kultury w obrębie naszego funkcjonowania demokracji i potem według mnie narazimy się na wielkie niebezpieczeństwo, bo jest to duża niewiadoma. Dziękuję za możliwość głosu. To ja bardzo chętnie, dlatego że bardzo mi zależy na tym, żeby wybrzmiało to, o czym mówię, mówiąc o państwie, o obywatelach i o nas jako o wspólnocie, o tej różnorodności. W różnorodności jest siła. Dzisiaj ze studentami na zajęciach oglądałam z przyjemnością otwarcie obrad Parlamentu Brytyjskiego. Po co im to pokazałam? Nie tylko szacunek dla tradycji, nie tylko pewną taką rytualność całego tego procesu, ale również dlatego, że jak bardzo byli różnorodni szanowni członkowie Izby Lordów czy Izby Gmin przez kolor skóry, przez pochodzenie, przez płeć. Pełna różnorodność i na tym polega siła. I ta różnorodność nie dotyczy tylko tego, czy wnuczek się urodził w Tajlandii, w Ukrainie czy w Polsce, ale ta różnorodność łącząca dotyczy nas przede wszystkim. I jeszcze jedna rzecz, jeśli pozwolicie Państwo, z książki. Świadomie odeszliśmy od rządów, które infantylizowały społeczeństwo. Przemówienie na spotkaniu założycielskim w 90 roku. Kolejne. Musimy się porozumieć po wyborach. Rozmowa Ewy Szemlińskiej i Dariusza Fikusa, 14 listopada 90 roku. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli można, ja od razu spróbuję odpowiedzieć, czy dopełnić moją wypowiedź na temat suwerenności. Otóż teoria państwa zna trzy kategorie suwerenności. Rozumianej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego, gdzie tam są te elementy, na które pan zwraca uwagę, czyli zewnętrzny wpływ na funkcjonowanie państwa. Suwerenność w rozumieniu prawa europejskiego, która ewoluuje, i suwerenność w rozumieniu prawa wewnętrznego, krajowego. I tu nawiązuję do tego wątku, o którym pan mówi. Bo zadaję sobie od 8 lat pytanie, jak to się dzieje? Jakie czynniki zewnętrzne powodują, że konstytucyjne organy państwa łamią własną konstytucję? Bo muszą być jakieś czynniki, które do tego prowadzą. Bo wykluczam ten sposób nierozumienia konstytucji, na którą ślubują, żeby prowadzić do efektów, które mamy. A co do bardzo osobista odpowiedź na wielokulturowość. Szczęśliwie los... Mam bardzo złe doświadczenie. To nie prowadzi do naprawdę, przynajmniej w pierwszym pokoleniu, kompletnie to nie prowadzi do wzrostu kultury społecznej. Ale przeciwnie,
Niszczenie własnej konstytucji prowadzi do niszczenia kultury społecznej, tkanki społecznej. Do tego sprowadza się moja obserwacja. Natomiast wielokulturowość, ja szczęśliwie los spowodował, że przeżyłem tsunami w 2004 roku w Tajlandii. I wtedy zginęły tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi. I grupa, z którą jeździliśmy, jedna z wielu grup, postanowiła na odległość adoptować, w cudzysłowie, ofiary dzieci, ofiary tsunami. I wtedy ja nauczyłem się wiele, bo ta nasza grupa adoptowała rodzeństwo bliźniaków, chłopca i dziewczynkę, głuchoniemych. I nauczyliśmy się migowego języka tajskiego tylko po to, żeby przekazać im, że jesteśmy im bliscy nie tylko poprzez pomoc tego czy innego rodzaju, ale poprzez rozumienie sytuacji. I chyba to jest element czy przykład wielokulturowości w jednej kulturze człowieka jako jednostki. Przepraszam za bardzo osobistą odpowiedź. Bardzo proszę, pan minister Święcicki, poseł. Marcin Święcicki. Ja w czterech sprawach. Jedna taka bardzo króciutka, do tego tutaj była mowa o tym, że tam się służy rządowi i sądowi i tak dalej. Chciałem wrzucić jeszcze jeden taki maleńki kwiatek, mianowicie pochodzący od eurodeputowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywa się Legutko, napisał taki piękny artykuł o szkodliwości praw człowieka. Bardzo Państwu polecam. To jest jedna sprawa. Druga, chciałem bardzo podziękować za tę książkę. Naprawdę to jest zbiór bardzo ciekawych dokumentów na bardzo wiele tematów. Ja byłem uczestnikiem przecież tamtego rządu. Znam to jakby od środka, a odkrywam tutaj rzeczy, których nie wiedziałem i nie znałem. No, na przykład ta notatka z rozmowy z Gorbaczowem. Byłem w tej delegacji, byłem w Moskwie, uczestniczyłem w rozmowach i z Ryszkowem i w innych, ale do Gorbaczowa poszedł tylko premier z ministrem Mroziakiem i pierwszy raz w życiu widzę teraz tę notatkę, no z wielkim zaciekawieniem ją przeczytam. Trzecia, i tam jest wiele innych takich dokumentów bardzo, bardzo interesujących, które pierwszy raz będę widział, może się za mało staram, może trzeba było chodzić po jakichś archiwach i szukać tego, może gdzieś bym to znalazł, ale tak mam wszystko po prostu w jednym tutaj ręku. Chociaż nie wszystkie dokumenty są pełne, na przykład sprawozdanie z prac rządu Mazowieckiego liczy tam raptem 10 stron, a to był taki dokument liczący, nie wiem, ze 150 stron co najmniej, więc tam to jest jakiś skrót, to nie jest tam zaznaczone, ale to jest drobiazg. Następna sprawa to jest ta racja stanu. Otóż, proszę Państwa, z tej książki też wynika ta racja stanu, jaką się kierował Mazowiecki, czyli jak gdyby interesem ojczyzny w sensie takim no, geopolitycznym. Przecież w tej książce znajdujemy dokumenty, jak rozwiązywano RWPG, jak rozwiązywano Układ Warszawski. Tam jest zarządzenie premiera o powołaniu komisji do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski. Tam jest mowa o pierwszej umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Tam jest mowa o umowie z Niemcami. Już nie Wielki Związek Radziecki nam gwarantuje granice, ale te wielkie połączone Niemcy nam tę granicę będą gwarantowały uroczystym traktatem. Więc ten dokument również pokazuje rację stanu w wydaniu Mazowieckiego, jak on załatwiał sprawy wyprowadzenia Polski na suwerenny, niepodległy kraj, sam decydujący o swoich losach. Jaka wielka geopolityczna zmiana następowała w pozycji Polski już za tamtego rządu, to teraz się czasami kwestionuje. Mówi się, że nie. Tu jest kwestia, czy dzisiaj mamy taką rację stanu. Jeśli Unia Europejska się przedstawia jako niemieckie narzędzie do odebrania Polsce suwerenności, to ja nie wiem, czym się z takimi ludźmi dogadamy na temat pogłębienia właśnie integracji europejskiej i jakiegoś mocniejszego związania z Unią. To jest następna sprawa tych instytutów, o których tutaj profesor Friszke wspomniał. Przecież jak było przejście od komunizmu do demokracji, no to te wszystkie Marleny, instytuty, domy partii, jedna partyjność, RSW Prasa, jak gdyby ta druga strona, to ja też byłem jakoś rozumiała, że to się już nie nadaje, że to można się o szczegóły kłócić, ale że to trzeba rozebrać, że to trzeba zmienić, rozdać, zrobić z tego pluralistyczne media i tak dalej.
Czy dzisiaj, czy wszyscy dyrektorzy, szefowie, właściciele tych wszystkich instytutów, które powstały, tych wszystkich fundacji, czy oni to rozumieją, że to jest niewłaściwe? Czy oni rozumieją, że to trzeba oddać, że to jest jednostronne, że to są jakieś wydumane, ideologiczne instytucje? Czy oni są w stanie w ogóle podjąć ten temat, czy są nastawieni na obronę za wszelką cenę, wszelkimi sposobami? Ja tutaj mam właśnie wątpliwość, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo za tę książkę i oczekuję z wielkim zainteresowaniem następnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pan profesor Wójcicki. Kazimierz Wójcicki. Racja stanu, chyba bardzo skomplikowany termin. Natomiast ja myślę tak, że przede wszystkim mamy tych 7,5 miliona wyborców po drugiej stronie. Z tymi ludźmi trzeba umieć się nawiązać dialog. Natomiast państwo prawa ma zafunkcjonować i wszyscy przestępcy z kręgu Kaczyńskiego, z tych spółek Skarbu Państwa, ci złodzieje i najrozmaici ci, którzy nie prowadzili tych konkursów na inwestycje i tak dalej, zdaje się, że dotyczy to pani prezes Przyłębskiej, nie wiem czego ona jest prezesem, to wszystko musi zadziałać i to nie jest zemsta, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy, znów nie dowiemy się, co to jest państwo prawa. I to jest trudna rzecz. Ja myślę, że przedtem trzeba dokonać bardzo solidnego audytu państwa, żeby obywatele zrozumieli, w jakim ono jest stanie. I nie chodzi o audyt gospodarczy, ale o audyt polityczno-kulturowy. I powinno być to wysiłek nie rządu, a bardzo wielu instytucji, między innymi uniwersytetów. Audyt państwa, zrozumiały dla większości Polaków. I dopiero wtedy, jak gdyby to jest uzasadnienie do tego, żeby państwo prawa bezlitośnie zadziałało na tych przestępców, którzy otaczają Kaczyńskiego i którzy w tej chwili się bronią. Bardzo trudno jest ukarać tych, którzy bezczelnie kłamią, tak jak Legutko, Mazur, kto tam jeszcze jest, tych pseudointelektualistów, kłamiących przez całe lata i budujących ideologię PiS-u. To jest bardzo trudne. Tutaj potrzebny jest po prostu bardzo intensywna dyskusja publiczna, w której oni wezmą udział albo nie wezmą udział, ale my ich kłamstwa mamy opisywać. Na przykład Andrzeja Nowaka. To, co on robi, jest po prostu niebywałe. To jest powrót do koncepcji państwa teokratycznego. Nie tylko Legutko twierdzi, że prawa człowieka są przestępstwem. Oni twierdzą, że oświecenie jest czymś, co w ogóle nie obowiązuje i tak dalej. I my z tym zepsuciem kultury bardzo głębokim musimy sobie poradzić przez bardzo otwartą dyskusję. Tylko, jakbym powiedział, to jest tak obrzydliwe nawet czytanie to, co oni piszą, że to jest trudne. To jest masochistyczne. Ja to teraz robię. Natomiast ja sądzę, że powinniśmy te lekcje odrobić i powinniśmy absolutnie jak najwięcej mówić o tej ideologii pisowskiej. I jednocześnie państwo, tam gdzie tylko kłamali, niech będą skompromitowani. Natomiast tam gdzie państwo prawa może zadziałać, to absolutnie musi zadziałać. I ja uważam, że tutaj nie mówmy już o żadnych kompromisach, tylko po prostu mówmy o tym, że oni mają siedzieć za kratami. Albo płacić ostre pieniądze, kary i tak dalej. Bo inaczej państwo prawa nie będzie mogło być potraktowane poważnie. Bardzo dziękuję. Dwie osoby. Pierwszy był pan Andrzej Celiński i następnie pani Aleksandra Wieruszewska. Tam w górze, tak. No ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ten gest rzeczywiście jest piękny. To co państwo zrobiliście, naprawdę fantastyczny wieczór. Tak od siebie chciałem powiedzieć przede wszystkim, że dla mnie pierwszym takim zdaniem, to byłoby nowy początek. Oczywiście nie zemsta. Oczywiście nie szalałbym z tym takim dzisiejszym zmorzeniem moralnym. Pamiętajmy, że obóz demokratyczny i obóz
Kaczyńskiego w Kielcach, w Krubieszowie, w Rzeszowie są daleko bardziej podobne do siebie, aniżeli mamy to wyobrażenie o tym o tej sali. W takim codziennym funkcjonowaniu relacji pomiędzy władzą publiczną a obywatelami. Więc raczej nowy początek. To po pierwsze. Po drugie, gdyby była statystyczna definicja tego, co bardziej polskie, co mniej polskie w rządach polskich trzydziestokilkulecia, to powiedziałbym, że najbardziej polski był rząd Jarosława Kaczyńskiego, a najmniej polski był rząd Tadeusza Mazowieckiego. Bo cały ten problem polega na tym, że demokracja została zredukowana do tego, kto ma większość, a nie do tego, czemu władza służy. I w debacie publicznej, także w kampaniach wyborczych, praktycznie no, ten PiS to właściwie z nieba nam spadł, bo było o czym kampanię prowadzić. Nie ma kampanii, jak rozwiązywać wyzwania, które przed nami stoją, poza kampanią pierwszą, jak wygnać Ruskiego z Polski w 89 roku i komunę, a dzisiaj jak wygnać PiS z Polski. To jest ta kampania. Bo pierwszym deficytem polskiej polityki, ja nie wiem, czy tylko polskiej, wydaje mi się, że to jest pierwszy deficyt polityki coraz bardziej europejskiej od jakichś 20-25 lat, to jest deficyt pomysłu na tym, po co jest polityka. No i wydaje mi się, że już właśnie kończę. Wydaje mi się, że Mazowiecki i cała ta ekipa, która zmieniała Polskę w 89 roku, te 500 000, ten 1 000 000 Polaków, to po prostu byli ludzie, którym udało się na moment, najpierw w 80-81 roku oszukać Solidarność, potem oszukać Europejczyków, że my jesteśmy, że tak powiem, tacy polscy, tacy solidarni. Ten fenomen Solidarności 80 roku polegał na tym, że Solidarność przybrała ton polskiej kulturze politycznej całkowicie obcy, co nie znaczy, że nie ma innych tonów, bo właśnie były, tylko to są tony całkowicie mniejszościowe. Więc zastanawiajmy się nad tym, jak z mniejszości zrobić większość, a nie cieszmy się z tego, że PiS dostał w tyłek. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, tutaj jest pani Aleksandra Wieruszewska. Z premierem Aleksandra Wieruszewska. Z premierem Mazowieckim bardzo długo rozmawialiśmy wieczorami przy szklaneczce whisky i w Sarajewie, i w Genewie na temat jego rządu. Ja byłam bardzo, wypytywałam go o jak rząd informował ludzi o przemianach, które ten rząd wprowadzi. Na przykład rolników, jak dotrzeć do, jak dotarli, czy dotarli do ludzi mieszkających w PGR-ach. I pamiętam, że premier mówi tak, my w Ministerstwie Rolnictwa mamy teraz wykształconych pracowników Akademii Rolniczej i na przykład oni jeżdżą do PGR-ów i zawsze jest jakiś ekonomista i opowiadamy o, mówimy, co trzeba zrobić, że to jest nierentowne. No w każdym razie mówi tak, że kiedyś wracała taka grupa i mówią tak, zabraliśmy profesora ekonomii, który im zrobił wykład i mówił takim językiem, że ludzie tego nie zrozumieli i my też nie. Więc, a ponieważ do tych 7 000 000 wyborców PiS-u trzeba jakoś dotrzeć, czyli musimy
musimy mówić takim językiem, żeby oni zrozumieli. Ale co chcę powiedzieć, szanowni państwo, my co każde lato mieszkamy na wsi i ja robię taki quiz i pytam się na przykład pani Helu, czy pani wie, co to jest budżet? A ona mówi, budżet to jest taka instytucja, która się pieniędzmi zajmuje. A takiego młodego rolnika pytam, a pan wie, co to jest, kto to jest autokrata? A on mówi, po bardzo długim namyśle mówi, autokrata to jest taki, co się sam zgłosi na policję. Nie, co się sam zgłosi za kratki. A jeszcze elektorat. Co to jest elektorat? No to ta Ania mówi tak, elektorat mówi to coś z prądem, a jej mąż mówi, nie, to są takie słupy wysokiego napięcia. A jeszcze inny nasz sąsiad mówi, elektorat mówi to inaczej, to są silosy zbożowe. Czyli premier Mazowiecki mówi tak, jeśli chcesz coś bardzo ważnego przekazać społeczeństwu, ludziom, to musisz mówić językiem prostym, jasnym i zrozumiałym dla wszystkich. A mówię to dlatego, że prawdopodobnie trzeba będzie dotrzeć do tych 7 milionów i nie opowiadać im, nie wysyłać tam profesora ekonomii czy profesora prawa, tylko ludzi, dziennikarzy, którzy mówią no, takim językiem jak tutaj pani doktor Sosnowska na przykład. Brawo. Jasnym, prostym i zrozumiałym. Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Zbliżamy się do końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz państwu za obecność na spotkaniu. Myślę, że można byłoby z osób obecnych tutaj, na tej sali, stworzyć zupełnie dobry rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie, bardzo dziękuję osobom, które przyjęły zaproszenie, aby porozmawiać o polskiej racji stanu, bo myślę, że racja pochodzi od ratio, rozum. I to, co jest ważne, to nawet jeżeli rozum Tadeusza Mazowieckiego wyrażał się w tym, że nie użył w swoim przemówieniu z 12 września 89 roku pojęcia racja stanu, ale zawarł w tym przemówieniu to wszystko, co określało istotę nowego państwa. Chciałem podziękować organizatorom naszego spotkania. Chciałem podziękować tym osobom w wydawnictwie, które są odpowiedzialne za promocję. Chciałbym bardzo podziękować mediom obecnym na naszym spotkaniu i za brawo. I zaprosić państwa na poczęstunek w foyer Biblioteki Uniwersyteckiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję.